Hej, witajcie z tej strony Noxy. Ten film to jest film, który jest po części informacyjny, zrobiony dla Was. Jeżeli nie wiecie, jakie zmiany będą naprawdę duże, e, które wprowadza Riot Game. Och, przepraszam, taki, taki żartik: Riot Games, już bo teraz robią różne gry. Uh, to w tym filmie możecie się trochę dowiedzieć na temat, na temat tych zmian. Uh, jednak, ze względu na to, że ja niedługo wyjeżdżam na PGA i sam nie miałem okazji przestudiować tych zmian bardzo głęboko, to są to też moje pierwsze wrażenia, więc będę trochę mówił na temat tego, co myślę o tym, co Riot Games robi. Uh, tak, no to może nawet będą moje, bardziej moje pierwsze wrażenia. Uh, więc What? tak, Riot Games na swoim streamie na dziesięciolecie zapowiedział sporo zmian dużych zmian. A, I przejdźmy po kolei. Nie będziemy Just chyba całego week. tego filmu It'll oglądali. Starting... Ale e, na dziesięciolecie Riot widać, że zbierał te rzeczy w tajemnicy, które tam sobie robili. Jest jedna rzecz, której nie rozumiem. We'll co w tym filmie robi Imokiefaj, we'll jak się przewraca na krześle. O co tutaj we'll chodzi? A Generalnie zaczyna się świętowanie dziesięciolecia League Legend, czyli gry, na której Riot Games. Co by tu nie mówić? Się zostało stworzone w ogóle. Dlatego od 17 yy, października przez 10 dni będą nagrody za codzienne logowanie się do ligi. A no, ja na pewno będę musiał zadbać o to, żeby się zalogować na dniach 2, 3, 4, kiedy będę na PGA. Jeszcze na Facebooku zrobię postat na temat PGA, jak będziecie chcieli zbić piątkę. To myślę, że będzie taka okazja. 6300 niebieskiej esencji. darmowa postać w ogóle. Kozackie. Jak ma się zwłaszcza tyle kąt co ja. A dobra, więc pierwsza rzecz to są nagrody za codzienne logowanie się. Druga rzecz, skin bardzo ładny swoją drogą do karmy, z którego wszystkie zyski idą na organizacje charytatywne. Super sprawa. A to, są, to są małe zmiany. A coś, o co gracze od dawna prosili, czyli w końcu będzie Urw z pełnym Champions Selectem. Czy Riot Games to planowało? Że pomimo frustracji graczy, którzy Mówili cały czas, dajcie nam Urfa nie z losowymi postaciami, tylko z pełnym champion selectem. To, to może oni specjalnie irytowali graczy wtedy, żeby zrobić teraz takie wielkie wow, że jeszcze dorzucamy urfa do tego wszystkiego. A, tak naprawdę uważam, że to jest świetna zmiana i znaczy świetna rzecz, i potem powiem dlaczego. A tak. Dalej. Zapowiedziane są pierwsze zmiany w presezonie. Następny sezon będzie miał trochę zmian związanych z terenem w grze. Uważam, że to jest bardzo dobre. Moim zdaniem League of Legends ma już odpowiednią ilość postaci. Nie powinna mieć wiele więcej, ale sama opcja bawienia się terenem jest super. To jest coś, co robią gry typu Fortnite, typu Apex, żeby utrzymać swoich graczy. Liga Legend tego nie miała do niedawna. Wszystkie gry czuły się takie same, bo nawet jak wejdzie nowa postać, to nie tak, że masz z nią interakcję cały czas. A tutaj nowa mapa i to jest bardzo fajne. Będą interakcje ze smokami, zgarnienie smoków będzie zmieniało tą mapę. Jeżeli w którymś momencie w tym filmie powiem głupotę, to wybaczcie mi, bo te zmiany komentuję troszeczkę na gorąco więc nie, nie mówię, że w tym momencie, ale jeżeli później się na przykład pomylę generalnie interakcje, wszystkie interakcje z terenem są ekstra. O ile rozumiem, na przykład, tak się zmienia gra, jeżeli zostanie zgarnięty jeden Infernal albo więcej Infernali. To daje bardzo dużo tak naprawdę nowych opcji taktycznych, bo jeżeli powiedzmy tak wygląda ten Redbuff, to Jungler może się szybciej poruszać po mapie. Nie wiem, jak, jak wyglądają wszystkie, bo oczywiście widzimy tylko to, co jest w preview, że nie wiem, co to za smog cloud pewnie. Nie, nie, Cloud Ocean i wtedy krzaczki sobie bardziej rosną. To akurat może być trochę nieprzyjemne do gry, ale, ale myślę, że to dalej jest super zmiana. A co tam dalej? Senne. Yy, oglądanie zwiastunu Senny było na głównym kanale, na kanale NoxyLife, nie na głównym. A dalej. Do Teamfight Tactics. Riot zapowiedział rotujące sety postaci, co jest świetne, bo. Ilość postaci w Teamfight Tactics z natury musi być ograniczona, z tego względu, że jak liga ma ponad 100 postaci, nie możesz mieć tyle postaci w Team Teamfight Tactics, dlatego, że... Uh, dlatego, że y, pula postaci byłaby tak zanieczyszczona, że nie doszedłbyś nigdy do 3-gwiazdkowej jednostki, tak. więc rotujące sety są ekstra. E, coś, co dalej zapowiedzieli? Team Fight Tactics, potyczki taktyczne będą na Androida i ios z crossplayem. Ten crossplay jest bardzo ważny. Generalnie Team Fight Tactics jest grą, która jest przystosowana do. No, znaczy to jest gra, w którą bardzo łatwo można grać na urządzeniach mobilnych, bo co? A, bo nie jest wymagająca pod względem klikania myszku. Tutaj nawet lepiej się będzie grało na tablecie, jak się chodzi, bo żeby siedzieć przy kąpie. Cały czas to nawet tak trochę niewygodnie bym powiedział, bo siedzisz przy kąpie, tylko po to, żeby po, poustawiać jednostki, coś porobić, i potem 30 sekund patrzysz na fazę walki, jak się bił. Także tutaj pod, pod urządzenia mobilne to jest naprawdę ekstra, jak jedziesz autobusem czy coś. A, tak, teraz rzecz, która mi się może troszeczkę mniej podoba. Czyli Liga Legend na urządzenia mobilne. Nie jestem fanem, nazywają ją Wild Drift. Nie jestem fanem, wydaje mi się, że to może trochę rozwodnić playerbase ligi i nawet przyczynić się do, długoterminowo do odejścia graczy od ligi. Dlatego, że wielu graczy, zwłaszcza tych młodszych, wydaje mi się, że są graczami, którzy jeżeli dostaną opcję grania na. Urządzeniach mobilnych, to będą grali na urządzeniach mobilnych, bo już teraz widywałem takie streamy na YouTube z takich trochę kancerowych gier, tak naprawdę, których celem jest tylko wyciąganie kasy, a, które się cieszyły powodzeniem. A Wild Drift będzie o wiele lepszą grą, na pewno niż te gry kancerowe, o których mówiłem bo jednak to jest gra, która zaczęła tak naprawdę moby. Wiem, Dota oczywiście zaczęła, ale League of Legends przystosował moby do nowych graczy i jakby Wild Rift, wydaje mi się, że Riot zrobi świetną robotę, ale dalej dla ligi może to być długoterminowo szkodzące, bo gracze, którzy normalnie w pewnym momencie zaczęliby grać w LoL'a, zaczną grać w Wild Rift, dlatego że no, no tak akurat jest, że teraz dzieciaki wolą grać na urządzeniach mobilnych i bardzo możliwe, że im to zostanie. I że one na przykład w wieku nawet tych dwudziestu paru lat i tak będą wolały grać na mobilnych niż hey na pc A, Poza tym jest, ale jest coś. E, Okej, okay, jeszcze jeden, jest jeszcze jedna rzecz. Postacie będą miały trochę inne skillsety w Wild Drift, ale ich ogólny design musi być w miarę spójny na urządzeniach mobilnych i na pc -cie. I to trochę sprawia, że niewygodnie może być projektować. E, Postacie dla Riotu nowe. Co nie jest aż tak dużym problemem, znowu, bo ja i tak nie byłem zwolennikiem robienia nowych postaci. Uh, no, ale postacie tak czy inaczej nie będą miały tych samych skill setów, bo y, widziałem tutaj na przykład jak. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj gdzieś jest Ashka, która rzuca Rkę. O, nie będzie tego widać. E, może w innym filmie, bo mam przygotowane więcej materiałów do pokazania wam. A na pewno to jest dobre pod tym względem, że mamy mnóstwo nowych materiałów. E, jakby to, to może dać trochę budżetu, Lidze, ale i tak gry mobilne są zwykle targetowane w Azjatów. I to też może ciężko powiedzieć, jak to ostatecznie wyjdzie Lidze Legend i Riotowi, ale e, powiem tak. Taki Blizzard na przykład ostatnio, specjalnie, żeby zadowolić rynki azjatyckie, konkretnie Chiny, zrobił bardzo dużą, ba, bardzo duże. Pijarowe. Uh, no, no, że tak powiem. Uh, tam banując jednego zawiednika. Ci co wiedzą o co chodzi, to wiedzą. Uh, to jest zresztą powód, dla którego ja na przykład usunąłem Battleneta i nie będę już grał ani w Overwatcha, ani Firstone'a. Uh, I co? I bardzo możliwe, że jeżeli, że Riot troszeczkę może pójdzie w też w tą stronę, że będą musieli robić tą grę mocno pod rynki azjatyckie. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wild Rift zachowa swoją tożsamość jako gra mobilna uh, Ligi Legend jako wersja mobilna Ligi Legend i że nie będzie tak, że później uh, jakby LoL na tym straci tylko, że może Wild Rift zachęci nowych graczy do LoLa, zobaczymy ciężko tak naprawdę tutaj powiedzieć uh, Dalej, dobra to, to są zmiany, okej okay, tutaj nie, nie ma nic, ale są nowe gry, zapowiedzi nowych gier, które będzie robił Riot. I to jest coś, co bardzo mi się podoba. Tutaj na przykład możecie zobaczyć preview krótkie... ...Biatyki, która będzie osadzona w świecie ligi. Nie jest to gra dla mnie. Już teraz mogę powiedzieć. Nie jestem fanem Biatyk. Może zagram, może mnie skusi. Nigdy żadna Biatyka do teraz mi się jakoś specjalnie nie podobała. Po prostu to nie są moje gry. A tutaj macie krótki, bardzo krótki fragment gry. Słyszałem, że podobno ma to być coś podobnego do Diablo, czyli od razu też do Path of Exile, i taki, jak się nazywa ten gatunek? Slash, slasher? Slasher jest. Hack and Slash, hack and slash, tak. Szczerze, to tak wygląda i wygląda to bardzo ładnie. To jest już na przykład gra, w którą mógłbym i chętnie bym spróbował zagrać. I gra, o której wiemy najwięcej, czyli Legends of Runeterra. Nie patrzcie na to. Nie było żadnego karabinu. Legends of Runeterra, czyli karcianka. Później Wam pokażę więcej z niej i powiem, co ja myślę na jej temat. I... O! Jest jednak szczolanka. Więc wszystkie nisze Riot zapełnia Blizzarda. Świetny moment na zajęcie wszystkich nisz Blizzarda, bo generalnie Blizzard, tak jak mówiłem, strzelił sobie w stopę PR-owo. A tutaj wyskakuje nam wersja Overwatcha, bo to jest strzelanka hero shooter, to nie jest zwykły FPS. Wychodzi karcianka, odpowiednik do Hearthstone'a, wychodzi hack and slash, więc wszystko zaczyna grać razem. Riot przejmuje świat, bo macie naprawdę, zapełnia wszystkie nisze Blizzarda. Blizzard swoje strzela w stopę. A Riot jeszcze świetnie zagrywa, bo zanim te gry wyjdą to żeby utrzymać hype, to zapowiedzieli masę zmian. Więc hype jest zbudowany, ale żeby utrzymać hype, to dają graczom teraz rzeczy, jak normalnie Riot nie lubi za bardzo dawać rzeczy, to dają 10 dni darmowe rzeczy, dają Urfa, więc piarowo to są świetne zagrania wszystko i, I zajmują wszystkie nisze. To jest coś, w co ja bardzo możliwe, że będę grał, bo ja lubię FPS-y. Możecie tego nie wiedzieć, ale ja kiedyś pierwsze moje gry, w które grałem, to były właśnie FPS-y. Uh, I tutaj to wygląda mi na bardzo dobry na bardzo dobrą konkurencję do Overwatcha. Uh, czy jest coś z tych rzeczy? Mogę wam pokazać więcej gameplayu prawdopodobnie. No, tutaj strzał za wupy But i skill, który jest jakimś blinkiem. Widać, że to jest bardziej shooter niż hero. Eee, znaczy, tak to na razie wygląda. Przynajmniej w porównaniu do Overwatcha. I eee, to jest wszystko. Aha! Najważniejsza. Nie, nie jest najważniejsza. Eee, dla Was może rzecz, ale dla mnie tak, jako fan anime. Jestem fanem anime, przyznaję się. Czyli. Animowany serial League of Legends. I ciary mnie w tym momencie przeszły. Przeszły mnie w tym momencie ciary. <gry> Lore ligi sało Było kupą. Przez bardzo długi czas. Ale się za to trochę biorą. Muszę przyznać, że się za to biorą. I nie, nie uważałem, nie, nie myślałem w ten sposób, nie wiedziałem, że to jest możliwe. Ale przeszły mnie ciary teraz, jak... jak... Czekajcie, który to był moment? O, w tym też. A tutaj też, o mój Boże, tak po prostu w całym ciele, nie? Oh. Mm, Riot Games Arcane, po prostu... Cudo. 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 A no, także to, to były wszystkie zmiany. Tak, pirazy, drzwi, czekajcie, bo ja tutaj przygotowałem sobie karty, żeby porozmawiać o tych rzeczach. Teamfight Tactics na urządzeniach mobilnych, to mówiłem. Generalnie bardzo fajna opcja. Ważny jest tutaj crossplay, bo to nie rozmyje puli graczy. Więc. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Dota, to powstała taka gra Underlords, kurde, nie pamiętam jak ona się nazywa. I ona nie ma, bo to jest, to jest klon chyba, ale jak, nawet jak to nie jest klon, to co wypuściło WELF, to chyba jest. Nie ma crossplayu? Nie wiem czy nie mówię źle, ale, ale tak mi się wydaje. A crossplay nie rozmywa. O, patrzcie, tutaj lata sobie to, to takie latające ptaszysko. Tak ładnie strona zrobiona, ale musieli na to długo zbierać. A gra mobilna Wild Rift wygląda ślicznie, no co mogę powiedzieć? Wygląda bardzo fajnie, ale na niewygodnie się gra na tych, na urządzeniach mobilnych przynajmniej. Mi. E, mogę wam pokazać więcej gameplayu, bo to jest coś, co może nas bardziej interesować. Wiecie co dam na pełen ekran. Jako graczy League Legend, prawda? Bardzo ładnie są porobione w ogóle animacje. Nie twierdzę, że nie. Widać od razu, że interfejs jest dostosowany, prawda, do tego do gry bardziej. Eee, wydaje mi się, że sylwetka wieży jest trochę usmuklona. Eee, jest to bardziej um, taka gładka. Eee, tutaj paski życia są troszeczkę większe. W pewnym momencie ta gra będzie musiała pójść w trochę inną stronę. Znaczy. Ona musi mieć dużo ułatwień, żeby być grywalną, bo jednak ja grałem na telefonie w ramach płatnej promocji raz w mobe na telefon i to jest coś takiego, że o wiele ciężej się steruje w takiej grze, Jednak myszka to jest dobry, dobry sposób na granie w mobe. a to moim zdaniem jest takie coś, że jak chcesz pograć, jak jesteś w autobusie, a faktycznie, nie wiem, gdzie, gdzieś tam. A tutaj widać właśnie, że skillsy, skille postaci trochę się różnią. Na przykład ten areł który jest sterowany, nie? Kor postaci powinien zostać taki sam. Czyli jak Aszka, jak co się wam kojarzy z Aszką? Aszka, lodowy łucznik, musi spowalniać, musi strzelać z daleka, nie? Ale pewne spada po prostu będą dostosowane do realiów moby, albo troszkę zmienione. Akurat Aszka nie musiała mieć zmienionej tej arki, więc to tak ciężko mi powiedzieć, dlaczego to zrobili. Ale, ale okej, okay. okej. Okay. Powiem ja Wam tak, nie jestem aż tak źle nastawiony, jak myślałem, że będę do mobilnej ligi. Bo zawsze uważałem, że... Właśnie, że moby... Raczej, raczej... Zatrzymałem. Ale you, you know guys, nie? Dobra, może wystarczy. Będziemy mieli dużo, dużo fajnych materiałów właśnie jakieś takie animacje, postaci nowe mogą być, nowe splash arty, które będzie można wykorzystywać na filmach. To jest tylko dla mnie. nie dla Was. Czekajcie, dobra, dalej, dalej. O, czekajcie, idziemy w stronę jeszcze. Tylko dwie, prawda? Tak. A uh, tutaj miałem, uh, żeby móc wam pokazać, to jest akurat bez dźwięku. Uh, preview dłuższe tej biotyki i pana który o niej mówi ale nie mamy głosu czyli chciałem wam pokazać tylko ten fragment bardzo ładne animacje dobrze że Darius kopie dup Ari Noksu z górą nie wyszedł mi to na krzyk Boże ale wyciąłbym to ale mam tak mało czasu że tego nie wytnę będzie wstyd no dobra uh, Arkane duszy zwiastun uh, tego duszy zwiastun animowanego serialu Zrobiony z a, tego urywków, z które już były, żeby wszystko było spójne, powinno być w takim stylu. W ogóle piękny styl graficzny, bardzo mi się podoba ta kreska. No nie powiecie mi, że nie jest śliczna, nie? Nie uwierzę wam, a też. Przez to, że LOL zaczyna tworzyć taki Riot zaczyna tworzyć taki spój, spójny świat. Oni w ogóle źle zaczęli, bo jak na początku robili historię postaci, to chyba nie było, nie było zatrudnionych. Nie był zatrudniony żaden e, pisarz, który by napisał spójne lore. I to taki było takie nie wiadomo, co trochę. Dopiero teraz się za to biorą. Ale przez to, że teraz zaczynają robić te lore, różne gry, które mogą coś dokładać, swoje cegiełki, możesz poznawać ten świat. Riot może trzymać graczy w swoim ekosystemie. I wiecie co? Powiem wam, że ja bardzo będę chętnie siedział w tym ekosystemie. Będę po prostu siedział i się patrzył na te głupie karcianki, na te głupie bijatyki nawet. Będę, będę grał w gry, które nie lubię możliwe. Przez to, że to jest jeden spójny świat. I seria animowana, seria animowana. Boże, przed... sorry, sorry, ale. Rzadko możecie zobaczyć takiego Noxiego, jak się cieszy. Zapamiętajcie to. Dokument na temat League of Legends, League of Legends Origins. Jak widzicie stare logo LoL'a i tak dalej. I tutaj chyba mamy jeszcze jakieś fragmenty. A których nie było widać wcześniej z so, FPS-a z Lola. To jest coś, czym ja jestem bardzo zainteresowany. Bardzo możliwe, że docelowo trzy moje ulubione gry Riot U, to będą. Numer jeden League of Legends. Numer dwa Tagra, czyli FPS, który zastąpi mi Overwatcha. Numer trzy, czyli Karcianka, która zastąpi mi Hearthstone. A. Hearthstone bardzo mi się podobał zawsze, ale ma tak. Agresywny system monetyzowania, że nigdy nie poświęciłem mu dużo czasu. Patrzcie, Akali tutaj jest. Widzicie to, Akali? Nie, bo kamerka Wam zasłania. XD. A <grytanie> To się da. To, to się wyklepie, to się wyklepie, ok? O! Była Akali. Widzicie? Tutaj, na górze, po prawej. O, i frek gra. Super. Też bym tam chciał grać. A mnie Riot nie lubi, nawet mi partnera nie dali. Zajebisty skill? No raczej. A myślę, że ta grafika się trochę zmieni, ale nawet jak się nie zmieni, nie bardzo by mi to przeszkadzało. Bo i tak w fps e zwykle gram na najniższych ustawieniach grafiki, z tego względu, że gra jest bardziej czytelna. Jak ma takie... Jest taka płynna. Ten styl graficzny jest całkiem ok. okay. I pani się deklaruje, że, że będą na lata wspierali grę. E, to jest właśnie rzecz, którą Riot musi zrobić. Po tych wielkich zapowiedziach mam nadzieję, że uda im się dotrzymać e, jakby słowa danego graczom, że ten hype nie wygaśnie. I że te gry będą naprawdę miały wsparcie. Bo ostatnio nawet gadałem z kilkoma osobami i uważam, że na rynku gier jest dużo miejsca na nowe firmy z grami, które by tworzyły właśnie też taki spójny ekosystem jak Blizzard. Później okazało się, mówiłem to zanim wyszły te zapowiedzi, okazało się kilka dni później, że Riot chce stworzyć taki właśnie ekosystem gier i żeby, żeby stawiać gracza najpierw. Żeby nie, nie lecieć z tymi grami na kasę. Bo jak, gry, jak firma leci na kasę bardzo mocno, to jest dobre krótkoterminowo, ale długoterminowo zadowolenie gracza da więcej pieniędzy. Tu chodzi o to, że to się opłaca. To jest słuszna decyzja e ekonomicznie, finansowo. E jest, słuszną decyzją jest to, żeby sprawić, żeby gracz był zadowolony, a nie żeby priorytet kłaść na swoim zysku krótkoterminowym. I mam nadzieję, że Raja uda się to zrobić. No, i jestem naprawdę bardzo skejpowy na wszystkie te gry. A jeżeli chodzi o karciankę, ja chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów. A trochę chaotyczny ten film, mam nadzieję, było prawdziwi fani wyczekali. Właśnie to, będę potem mógł zobaczyć, ile procent jest prawdziwych fanów w widzach. A jeżeli chodzi o tą karciankę, widać, że ona bardzo silnie czerpie inspirację z artefakta, zwłaszcza pod względem designu. A dzisiaj wbiłem tam na streama e, tutka? Chyba tak ma, e, chyba ma taki nick, mam nadzieję, że nie... Przekręciłem, gracza TFT i on wcześniej grał w Hearthstone'a. I, I co? I napisałem komentarz, jak on się wypowiadał na temat tego interfejsu. On mówił, że jest czysty i minimalistyczny. Dla mnie ten interfejs nie wygląda czysto i minimalistycznie. Jest bardziej zagracony niż ten z Hearthstone'a i z artefakta jednocześnie. Z artefakta widać tutaj inspiracje chociażby tymi dwoma poro, które są całkiem fajnym dodatkiem. Porobyczki, ale jak patrzę na te grube obwódki kart, jak patrzę na ten interfejs, ta gra nie wydaje mi się czysta. Znaczy, to my, myślę, że tutaj pod względem designu lepiej by mi się grało w coś, co by wyglądało jak artefakt. Artefakt był grą nieczytelną, ale przez design. Gry, a nie graficzny. Graficzny design miał... Był cudowny, naprawdę. Szkoda, że tak się zmarnowała gra. A może lepiej, bo się zrobiło miejsce dla naszej gry z ekosystemu rajotu. Tutaj myślę, że ta gra mogłaby użyć faktycznie jeszcze trochę, trochę takiego odtłuszczenia. Ten przycisk nie musi być koniecznie taki wielki. Sam nie wiem. Mogliby wygładzić te kamienie. Sam no naprawdę nie wiem o co... Nie wiem o co do, do końca chodzi. Nie mam... Rozwiązania jednego konkretnego, innego niż żeby zmienić rodzaj obwódek kart. I wtedy by mi się bardziej podobały. Ale możliwe, że większości graczy takie się bardziej podobają. I możliwe, że tylko ja chciałbym, żeby one były bardziej minimalistyczne. Może nawet bez obwódek. I żeby po prostu w rogu były jeszcze mniejsze te kamyczki niż teraz z takimi zdrowiem. Ale jeżeli to pasuje reszcie graczy, bez znaczenia, pewnie i tak będę grał. Tutaj, jak się wyrzuca te karty na pole, też one zajmują dużo miejsca, tak w sumie. Mm, to nie wygląda jak karta. Dlaczego karta jest poziomo ustawiona, a ma pionowo? Art. We'll Takie to. A to są, o ile rozumiem, punkty HP nazywają się Nexusami. Dalej. Uh, deki w grze będzie się budowało dookoła bohaterów. Uh, jeżeli dobrze rozumiem, wybierasz na przykład Luciana. Jako bohatera i masz, możesz tam jakieś wybierać postacie, nie wiem, które są towarzyszące, nie wiem, czy ogranicza to pulę postaci towarzyszących, ale chyba są wtedy bohaterowie pomocniczy, jak na przykład Senna, która wychodzi teraz do Lola, w Lolu. Uh, więc jest to też ciekawy design, że jakby twój bohater, w Hearthstone'ie na przykład wybierasz bohatera i musisz go... Jakby on definiuje twoje umiejętności. A tutaj bohater nawet ich skinie, to i tak możesz wygrać. I to jest ciekawe, ciekawa rzecz pod względem designu. Dobra, to na tyle ode mnie. 25 minut gadania. Prawdziwi fani mogą napisać w komentarzach: Pis, żebym wiedział, że, że ktoś obejrzał. A napiszcie, co wymyślicie na temat. Zmian wszystkich. Ja jestem bardzo skajpowany. nie mogę się doczekać. Chciałbym przetestować zwłaszcza tego FPS-a, zanim on wyjdzie. Naprawdę, bardzo bym chciał. Ok, ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Peace.